Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. To jest konferencja z udziałem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz naszych członków zespołu programowego, który podsumowuje swoje prace. My chcemy dziś pokazać, że w każdej dziedzinie życia mamy alternatywę, mamy pomysł, mamy program. Jednak na samym początku, zanim przejdziemy do podsumowania tej części prac zespołu programowego, Pan premier Jarosław Kaczyński odniesie się do sprawy, do zdarzeń, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, do słów pana prezydenta Baracka Obamy. Panie premierze. Dziękuję. Proszę Państwa, doszło do wydarzenia fatalnego. To jest taki moment, w którym potrzebna jest solidarność narodowa. Odpowiedź ze strony Polski musi być bardzo zdecydowana. Tu są potrzebne przeprosiny. Jednoznaczne przeprosiny i to nie ze strony urzędników, nawet wysokiego szczebla, tylko ze strony prezydenta. Naród polski został obrażony i to obrażony w sposób niezwykle drastyczny. Obrażony przez najwyższego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych i trzeba na to reagować zgodnie z wagą tego wydarzenia. Niestety waga tego wydarzenia jest bardzo poważna. Chcę jasno powiedzieć, nie wierzę tutaj w pomyłki, nie wierzę, żeby absolwenci Harvardu byli ludźmi źle wykształconymi. Prezydent Obama jest człowiekiem dobrze wykształconym. Tym bardziej trzeba na to patrzeć poważnie. Ale jednocześnie jest też i tak, że mamy do czynienia z finałem pewnego procesu, który następował w świecie, ale który następował także w Polsce. Trzeba sobie dzisiaj jasno powiedzieć i powiedzieć właśnie solidarnie. Mam nadzieję, że wszyscy to przyjmą. Koniec z pedagogiką wstydu, koniec z tą nieustanną ekspiacją naszego narodu nie wiadomo za co, samooskarżaniem się, bo to właśnie ułatwia i wręcz zachęca do tego rodzaju działań. To powoduje dla nas straszliwe straty. Ten dzień wypowiedzi prezydenta Obamy, to powinien być dzień zwrotu. Polska, naród polski, polskie państwo, polska dyplomacja powinna podjąć wielką akcję obrony godności Polaków, wielką akcję antydyfamacyjną. To powinno być zorganizowane, być może zinstytucjonalizowane, bo sprawy naprawdę zaszły w tej chwili bardzo, bardzo daleko. I my potraktujemy te wypowiedzi, które dzisiaj padają, choćby ze strony premiera, to wypowiedź sprzed niewielu minut, poważnie tylko wtedy, jeżeli, powtarzam, to będzie zwrot i jeżeli ludzie, którzy głoszą, że Polaków bardziej się bali w czasie wojny niż Niemców, odejdą na dobrze zasłużoną już od dawna emeryturę. Bo te rzeczy trzeba widzieć razem, jest między nimi związek. Ale powtarzam, po pierwsze dzisiaj solidarność w tej niesłychanie ważnej sprawie. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcie, które tutaj dzisiaj podejmujemy, to jest wstęp. Ja chciałem powiedzieć, że to jest taki pierwszy sygnał powrotu do naszego ośrodka programowego, do pracy naszego ośrodka programowego. Te prace będą oczywiście rozwijane, ale są też takie kwestie, które są przedmiotem zainteresowania ośrodka, które mają charakter niezwykle aktualny i są najwyższej wagi społecznej. I tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć o emeryturach. My mamy tutaj inną koncepcję, nie jest tak, że nie ma alternatywy i chciałem jasno powiedzieć, że jesteśmy gotowi w tej sprawie rozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej i chciałem z tego miejsca wezwać prezydenta Rzeczypospolitej do tego, żeby nie podpisywał tej ustawy i żeby nas, w tym także mnie i ja jestem gotów do takiej rozmowy, przyjął, żebyśmy mogli nasze argumenty przedstawić. Prezydent państwa jest prezydentem wszystkich obywateli, nie tylko jednej opcji, w związku z tym powinien wysłuchać także największej partii opozycyjnej, bo podpisanie
tej ustawy będzie aktem, powtarzam, w najwyższym stopniu antyspołecznym, aktem zrywającym pewne społeczne porozumienie, pewną dorozumianą społeczną umowę. Do tego nie wolno dopuścić. Będziemy się zajmować także sprawami służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, innymi jeszcze problemami, ale ta sprawa, która została przede mną przed chwilą poruszona, jest, można powiedzieć, aktualna, gorąca i jeszcze w tej sprawie, gdzie stało się tyle złego, można coś uczynić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o sprawach. Pytania są, tak? Pytania, jeśli można, to pytania po konferencji do Pana Prezesa, a resztę członków zespołu programowego będzie do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę Pani Prezes Beata Szydło, sprawy gospodarki i sprawy finansów. Pani Prezes. Szanowni Państwo, w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość przygotowało 3 pakiety, które chcemy skierować do parlamentu. Pierwszy pakiet dotyczący finansów publicznych, szeroko rozumianych, a koncentrujący się na podatkach. To są nasze rozwiązania podatkowe. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbywa się pierwsze czytanie naszych projektów i tutaj nasz apel do Platformy Obywatelskiej, ażeby nie odrzucała tego projektu, tylko żebyśmy o tych sprawach podatkowych mogli również w komisji pracować. To są projekty, które gwarantują przede wszystkim poprawę systemu podatkowego dla podatników, ale też wzmacniają budżet państwa bez podnoszenia podatków. Proponujemy również wprowadzenie podatku bankowego i wprowadzenie podatku obrotowego od hipermarketów. To są te rozwiązania podatkowe, które w tej chwili chcemy, żeby były rozważane w Sejmie. Drugi pakiet to są kwestie ukierunkowane na stworzenie w Polsce miejsc pracy. Ten projekt nazywamy w tej chwili roboczo Narodowym Planem Zatrudnienia i zaproponujemy polskiemu parlamentowi, ażeby przyjął uchwałę, która zobowiąże parlament do przyjęcia szeregu rozwiązań ustawowych, które będą wspomagały przedsiębiorców, ale również są skierowane do pracowników, ażeby w Polsce powstawały miejsca pracy i by te 2 miliony Polaków, którzy w tej chwili są na emigracji i tam pracują i tam odprowadzają swoje podatki, żeby wracało, mogło wrócić do kraju. Trzeci segment kierujemy do, nazywamy go ten program teraz Rodzina, wcześniej już o nim mówiliśmy, kierujemy go do przede wszystkim polskich rodzin i to są szeroko rozumiane rozwiązania dotyczące zarówno kwestii podatkowych, jak i kwestii związanych z możliwością nabywania mieszkania przez rodziny i wreszcie pomocy rodzinom w kształceniu dzieci. To są 3 programy, 3 projekty, które są gotowe. Prawo i Sprawiedliwość ma je złożone w polskim parlamencie. Dopracowujemy pozostałe projekty ustaw i rozporządzenia i nasza propozycja dla polskiego parlamentu jest taka, ażebyśmy w najbliższym czasie do jesieni te projekty rozważyli i te projekty przyjęli. Uważamy, że to w tej chwili dla polskiej gospodarki jest najistotniejsze, podobnie jak trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi energetyki, to jest również priorytet i wreszcie deregulacji gospodarki, to co określamy jako deregulacja gospodarki. Mam tu na myśli szeroko rozumianą pomoc dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, skoncentrowaną głównie na opisanej w naszym programie zasadzie euro plus zero. Ten pakiet również jest już gotowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezes. W kwestii polityki społecznej Pani Profesor Józefina Hrynkiewicz. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, chciałam króciutko skupić się na zagadnieniach, które dotyczą problemów i spraw interesujących wszystkich nas, ponieważ dotyczą one pracy, dochodów, rodziny. I wokół tych zagadnień koncentruje się praca zespołu programowego nad
problemami bieżącymi, a więc takimi, o których tutaj pani prezes Szydło mówiła, zamkniętymi w projektach ustaw, ale przede wszystkim nad zmianami systemowymi, które chcielibyśmy realizować w szerszym wymiarze. Nie rezygnujemy z tych prac bieżących, które wskazujemy do rozwiązania, gdyż one pozwalają na to, aby koalicja rządząca mogła z naszego dorobku czerpać na bieżąco i poprawiać niektóre rozwiązania szczególnie szkodliwe dla naszego społeczeństwa, ale to, co nas głównie interesuje, to są zagadnienia długofalowe, które wynikają oczywiście z oceny funkcjonowania polityki społecznej w państwie i na podstawie ocen, badań, analiz proponujemy szereg koniecznych zmian. Dotyczą one trzech ważnych dziedzin. Po pierwsze, dotyczą one tego, co określamy szerokim mianem zabezpieczenia społecznego, w tym także systemu emerytalnego. Wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone od roku 1988, są w naszej ocenie zmianami szkodliwymi, gdyż one zamieniły system ubezpieczenia społecznego oparty na zasadzie solidarności społecznej na system kapitałowy. I to jest oczywiście coś, co w żadnym kraju europejskim nigdy nie zostało zastosowane. Jest to obce naszej kulturze i naszym rozwiązaniom projekt. Ten projekt musi być uchylony. Dotyczy to oczywiście wieku emerytalnego. Tutaj stoimy twardo na stanowisku, że praca, długość pracy, wiek, w którym kończymy pracę, musi być indywidualnym wyborem każdego pracującego. A więc nie chcemy tutaj zmian i proponujemy, aby pozostało to na tym poziomie, jeśli chodzi o wiek emerytalny, jaki jest, natomiast z możliwościami oczywiście wyboru, który będzie tutaj możliwy. Następna sprawa, która bardzo słabo dociera do świadomości społecznej, to jest skutek wprowadzenia systemu kapitałowego. Wskutek wprowadzenia systemu kapitałowego emerytury przyznawane od 2008 roku będą o połowę od roku 2014 będą o połowę niższe od emerytur, które zostały przyznane w roku 2008. Jest to istotne zagrożenie dla funkcjonowania rodzin, dla funkcjonowania gospodarstw domowych i warunków życia ludzi starych. Dlatego cały zespół pracuje dzisiaj nad tym, aby przygotować zmiany, które by przywracały solidarnościowy charakter ubezpieczeniom społecznym. No i wreszcie to, co dotyczy ludzi młodych, dotyczy rodzin, dotyczy możliwości wychowania dzieci w rodzinach, a więc po pierwsze praca dla młodych, zlikwidowanie umów śmieciowych w tak szerokim zakresie, w jakim one są stosowane. To jest regulacja wynagrodzeń za pracę, tak aby wynagrodzenie wystarczało na utrzymanie rodziny, poprawa warunków pracy, wzmocnienie funkcji ochronnej państwowych instytucji, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, programy oczywiście, o których mówiła już pani prezes, szerokie programy zwiększania możliwości zatrudnienia zarówno ludzi młodych, jak i ludzi w wieku 50+. Następna sprawa, która jest przedmiotem naszych prac wielkich, to są sprawy rodziny, przede wszystkim rodzin wychowujących dzieci. Nie możemy być nieustannie w czołówce tych krajów, tych państw, w których znaczna część rodzin wychowujących dzieci żyje w ubóstwie. Wobec tego ten system wspierania dochodów rodziny, pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, rozbudowy na wysokim poziomie usług, opieki, wychowania dla dzieci, bezpiecznej szkoły, te wszystkie zagadnienia są przedmiotem naszych szerokich prac. I dlatego będziemy tutaj wyraźnie podkreślać i chciałabym to podkreślić jeszcze raz, że my dążymy do zmiany systemu. My chcemy odejść wyraźnie od systemu, w którym niewidzialna ręka rynku ma wszystko rozwiązać, do systemu, w
którym państwo będzie miało jasny program rozwiązywania wszystkich problemów społecznych przy udziale samorządów, przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. I jeśli zarzuca się Prawu i Sprawiedliwość, że chcemy zmiany systemowej, tak, podkreślam, chcemy zmiany systemowej, chcemy zmiany systemu wartości, na których zbudowany jest nasz system społeczny, nasz porządek społeczny. Chcemy Polski, która będzie dobra nie tylko dla tych, którzy będą sprawni, przedsiębiorczy, zaradni, ale będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich, którzy chcą tutaj żyć, mieszkać, pracować i planować swoje życie właśnie w tym pięknym kraju. Bardzo dziękuję. W sprawach służby zdrowia przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, pan poseł Bolesław Piecha. Panie prezesie, szanowni państwo, to co powiem to banał. Polska opieka zdrowia pod rządami koalicji PSL, Platforma Obywatelska zmierza milowymi krokami do katastrofy. Przede wszystkim obserwujemy dezintegrację tego systemu, który zagraża już nie tylko bezpośrednio bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli, ale wręcz prowadzi do degradacji naszego narodu. W ostatnich badaniach europejskich Polska, które oceniały poziom opieki zdrowotnej, Polska zajęła 27 miejsce na 33 badane państwa. Chciałoby się z przekąsem, z całym szacunkiem powiedzieć, dobrze, że w Europie jeszcze jest Albania. I nie bardzo rozumiem, jak to się ma do propagandy sukcesu, który od wielu miesięcy i od wielu lat powtarza nam, że Polska jest zieloną wyspą. Skoro jest zieloną wyspą, to nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat poziom opieki zdrowotnej stale się w tej rankingu europejskim obsuwa. Jest źle. Obawiamy się, że niestety na skutek wprowadzenia systemowych bardzo szkodliwych ustaw w ubiegłej kadencji, pani minister Kopacz i pana premiera Tuska, niestety nastąpi dalszy chaos w polskiej opiece zdrowia. Przede wszystkim śmiem twierdzić, mówiąc wprost, że przeciętny Polak nie dożyje 67 roku życia, tego roku, który wyznaczono jako uprawniający go do przejścia do emerytury. A jeżeli już, to będzie przechodził na emeryturę z świadczeń rentowych, ponieważ straci zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Co zrobić? Po pierwsze, musimy podjąć dwa rodzaje działań. Pierwsze, natychmiastowe naprawcze, drugie długofalowe. Tym naprawczym to jest natychmiastowa likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Uważamy, że NFZ jest swoistym nowotworem, który żeruje na Polakach. Nie zastąpią tego żenujące spektakle rodem z nowel mydlanych telewizyjnych Ameryki Południowej typu powoływanie, odwoływanie, zmiana prezesa. Trzeba Narodowy Fundusz Zdrowia zlikwidować, wtedy prezes to stanowisko samo się zlikwiduje. I druga sprawa, trzeba bezwzględnie zapobiec temu, co się dzieje podskórnie, czyli prywatyzacji polskich szpitali. Apelowaliśmy od wielu lat o tym, że te rozwiązania prawne proponowane przez Platformę doprowadzą do prywatyzacji szpitali. Dzisiaj mamy żywe przykłady, że tak się właśnie dzieje. Niebawem złożymy w Sejmie projekt ustawy, która przynajmniej zabezpieczy majątek publiczny przed zwykłym rozkradaniem i zwykłym rozdysponowaniem w nie wiadomo jakie ręce. A co do działań bieżących, musimy również uporać się z lekami. Miało być pięknie, miały być leki dla wszystkich, tanie i dostępne dla każdego. A jak jest, każdy widzi w aptekach. Leki dla pacjenta, proszę państwa, proszę się nie ulegać propagandzie, zdrożały, najnormalniej w świecie zdrożały. Wprowadzimy system, który znają kraje europejskie, czyli za lek refundowany zapłaci się opłatę administracyjną jednakową za każdy lek, na przykład 5 zł. I jeszcze druga sprawa, jeżeli ktoś jest obłożnie chory i wydatki roczne na refundowane leki przekroczą barierę, którą możemy wyliczyć oczywiście z środków finansowych, które uprawniają do pomocy społecznej, to ponad te opłaty leki będą bezpłatne. I da się to zmieścić w tym systemie finansowym, który mamy. Oczywiście musimy inwestować. W co musimy inwestować? W polską młodzież. Jest niedopuszczalne, żeby polska młodzież nie miała właściwej opieki. W Konstytucji, w artykule 68, państwo polskie sprawuje szczególną opieką zdrowotną, obejmuje kobiety w ciąży, dzieci i starsze osoby. O dzieciach zapomnieliśmy. Dentyści, lekarze, pielęgniarki do szkół. To da się zrobić. Niewielkie koszty,
a wynik bardzo duży, ponieważ nic tak nie wzmacnia narodu, jak inwestycja w najmłodsze pokolenie. Żeby to zrobić, trzeba oczywiście pomyśleć o systemie informatycznym. Zapowiadany, budowany przez ustawy. Jedynym, który dzisiaj buduje polski system informatyczny, to jest, z tego co ja wiem, CBA, CBŚ, ABW i wymiar sprawiedliwości, który co rusz aresztuje znanych urzędników. Ten system trzeba bezwzględnie uprościć. To, co dzisiaj nam się proponuje, to zbudowanie kolosalnego systemu za ogromne pieniądze, który na starcie będzie przestarzały. Czas to zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kwestiach polskiej nauki pan profesor Jerzy Rzeżyński. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, jeżeli czytaliście uzasadnienie do ustawy emerytalnej, to znajdziecie tam prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w dalszych latach, z której wynika, że wzrost gospodarczy spadnie do około 1,5%. Więc z Zielonej Wyspy staniemy się raczej krajem o bardzo miernym wzroście, gdzie wszystko wskazuje na to, że nasza gospodarka staje się gospodarką peryferyjną Unii Europejskiej. Po to, żeby zmienić tę sytuację, musimy dokonać nowego otwarcia dla polskiej gospodarki. Gospodarka musi być oparta na nauce, wobec tego trzeba inwestować w naukę, w edukację, trzeba zmienić tę sytuację, w której z nauki, z edukacji robi się właściwie coś, co stanowi koszt dla państwa. Musimy rozumieć naukę i edukację jako inwestycję, jako nakład w naszą lepszą przyszłość. I tu trzeba wiele zmienić, ponieważ niestety jest taka sytuacja, że instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk otrzymały o 20% mniej środków. Zaproponowano reformę nauki i szkolnictwa wyższego, która sprowadza wiele pracy naukowców właściwie do niepotrzebnej biurokracji, nie ma warunków rozwoju, płace są bardzo niskie i Prawo i Sprawiedliwość zamierza tą sytuację zmienić. Nauka i edukacja ma się stać jednym z priorytetów, od których zależy nowe otwarcie polskiej gospodarki i jej lepsza przyszłość w dalszych latach, żeby nie było te 1,5%, ale żeby było znaczące miejsce w Europie. I co najciekawsze, dodam jeszcze, że ten wzrost gospodarczy w przyszłości według prognoz samego Ministerstwa Finansów będzie gorszy w sytuacji, gdy ta właśnie reforma emerytalna zostanie wprowadzona. W dalszych latach dla przyszłości naszych dzieci sytuacja będzie gorsza w wyniku wprowadzenia tej reformy, o czym mówiła bardzo słusznie profesor Hrynkiewicz. To trzeba zmienić. W sferze nauki Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do sytuacji, w której wieloetatowość, która jest rzeczywiście bolączką wielu polskich uczelni, zostanie ograniczona albo być może zlikwidowana, ale nie poprzez przymus administracyjny, ale poprzez tworzenie lepszych warunków ekonomicznych, dlatego że polscy naukowcy muszą stać się znaczącym elementem polskiej klasy średniej. Wasze dzieci muszą widzieć swoją przyszłość także w polskiej nauce. Nie może być takiej sytuacji, że polskie instytuty Polskiej Akademii Nauk, te polskie szkoły wyższe kształcą doktorantów, kształcą wybitnych naukowców po to, żeby zasilali naukę innych krajów. Oni muszą tutaj widzieć swoje miejsce. Polska gospodarka musi zostać oparta na innowacjach tworzonych w Polsce, na polskich innowacjach, bo mamy ludzi, którzy potrafią bardzo wiele, mają znakomite pomysły, mamy bardzo utalentowanych naukowców i trzeba dla nich stworzyć właściwe warunki rozwoju. Nakłady na naukę obecnie są z kasy państwa na poziomie bardzo niskim, około 0,3%, razem z środkami unijnymi to jest około 0,4%, podczas gdy w krajach porównywalnych z Polską, krajach, które chcą osiągnąć sukces, musi to być około 2%. Więc my zamierzamy zrestrukturyzować polski budżet tak, aby właściwe miejsce w nim zajęła nauka, edukacja, dlatego że ta edukacja zaczyna się, proszę państwa, w przedszkolu. Później jest ważna szkoła, w której dzieci się rozwijają, rozwijają swój intelekt i kończy się na szkołach wyższych. Te szkoły wyższe powinny zająć swoje właściwe miejsce w edukacji i być naprawdę porównywalne z
krajami Unii Europejskiej, zarówno pod względem standardu wynagrodzeń, jak i co do efektów naukowych, które będą osiągane dopiero w warunkach, kiedy się stworzy właściwe finansowanie. Dziękuję bardzo. O polskiej polityce zagranicznej i polityce europejskiej pan poseł Krzysztof Szczerski. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Myślę, że dzisiaj jest taki dzień, kiedy wszyscy zaczynają powoli rozumieć, dlaczego to Prawo i Sprawiedliwość ma rację, gdy mówi, że polska polityka zagraniczna powinna być dumna, podmiotowa, aktywna i asertywna. Ja powiem dzisiaj tylko o trzech elementach takiej polityki, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze, jesteśmy za tym, zaczynamy od Europy, koszula bliższa ciału, żeby zachować Unię jako wspólnotę równych państw, wolnych narodów, która gwarantuje rozwój. Dlatego my, jako Prawo i Sprawiedliwość, mówimy nie zarówno koncepcji spółki europejskiej, gdzie decydują najbogatsi, jak i koncepcji federacji europejskiej, gdzie decydują najsilniejsi. Unia, Polska wstępowała do Unii jako do wspólnoty. Nie wstępowaliśmy ani do spółki europejskiej, ani nie wstępowaliśmy do federacji europejskiej. Dlatego jesteśmy przeciwni i paktowi fiskalnemu, i pakietowi energetyczno-klimatycznemu. Dlatego, że oba te rozwiązania psują prawo i politykę europejską. Jest dla nich alternatywa i my tę alternatywę mamy, a przede wszystkim alternatywą jest dobry, rozwojowy budżet Unii Europejskiej. A więc nie dla paktu, nie dla pakietu, nie dla spółki, nie dla federacji. Jesteśmy za wspólnotą, za Unią, jako wspólnotą równych państw, wolnych narodów, która gwarantuje rozwój. Po drugie, rzeczą fundamentalną dla polskiej polityki zagranicznej jest międzynarodowe, wspólne dojście do prawdy o katastrofie, o tragedii smoleńskiej. Bez wyjaśnienia międzynarodowego o tragedii smoleńskiej nie będzie podmiotowej polskiej polityki zagranicznej, nie będzie szacunku i nie będzie naszego miejsca jako punktu odniesienia dla polityki w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. I po trzecie, polska polityka zagraniczna powinna być polityką aktywną zarówno w sensie regionalnym, jak i globalnym. Polska musi powrócić do dziedzictwa i koncepcji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aktywnej i podmiotowej polityki w naszym regionie. Nie może być tak, jak jest teraz, że ten region jest dla nas albo pusty, albo nieprzyjazny. Do tego doprowadziła polityka obecnego rządu i błędy, które popełniliśmy w polityce na wschodzie. Ale także polska polityka zagraniczna powinna mieć wymiar globalny. Polska jest krajem na tyle dużym i na tyle istotnym, żeby prowadzić politykę naprawdę międzynarodową. Dlatego naszym celem będzie i wprowadzenie Polski do prac grupy G20 i wprowadzenie Polski, co już było prawie gwarantowane, z czego sam minister Sikorski zrezygnował dobrowolnie, do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska musi być w najważniejszych globalnych gremiach, gdzie decydują się i kwestie ekonomiczne, i kwestie polityczne na świecie. To jest możliwe. To jest to, że nas tam nie ma, jest wyłącznie wynikiem zaniechania i błędów obecnej polityki, a nie naszej niemożliwości. Powtarzam, polityka zagraniczna to powinna być polityka dumna, podmiotowa, aktywna i asertywna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O sile państwa, o tym, jak zwijają się dziś jego funkcje, jak powinno wyglądać, przewodniczący klubu parlamentarnego, pan poseł Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Państwo, również państwo polskie, powinno stać na straży naszych wolności i naszych praw. Dziś pod rządami premiera Donalda Tuska, koalicji PO-PSL, państwo zwija się, nie realizuje tego, do czego jest powołane. Można by nazwać Donalda Tuska wielkim likwidatorem, począwszy od likwidacji szkół, 2,5 tysiąca szkół, które zostaną zlikwidowane teraz, poprzez likwidację posterunków policji, likwidację połączeń PKS-u, likwidację oddziałów poczty. Sprawia to wszystko takie wrażenie, jakby władza wycofywała się z realizacji swoich obowiązków, a jeszcze raz to podkreślę, te obowiązki służą gwarancji praw i swobód obywatelskich. Spośród 42 projektów ustaw, które złożył Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji, jeden z tych projektów dotyczył przywrócenia weta kuratora oświaty wobec zamiaru likwidacji szkoły. Ten projekt w marcu tego roku został odrzucony przez koalicję rządzącą, a więc państwo wyzbywa się narzędzi, instrumentów do tego, żeby prowadzić politykę oświatową. Zrzuca obowiązki na samorządy, nie przekazując pieniędzy.
W związku z tym zmusza samorządy do tego rodzaju działań. Posterunki policji, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 powstał program modernizacji służb mundurowych. To ponad 6 miliardów złotych w ciągu 3 lat na zakup sprzętu, na również podwyżki płac dla policjantów, na zorganizowanie, utworzenie nowych posterunków policji. Dziś chociażby w samym województwie śląskim zaplanowana jest likwidacja 25 posterunków policji. W województwie zachodniopomorskim zaplanowana jest likwidacja połowy posterunków policji. Oddziały pocztowe. Od 2010 roku zniknęło z mapy naszego kraju, a więc głównie z powiatów, z małych gmin, 500 oddziałów pocztowych. Emeryci, renciści, ci, którzy nie posiadają kont w bankach, są pozbawieni możliwości dostarczania na czas przynależnych im świadczeń. Przywrócimy równowagę w rozwoju samorządów. W ustawie o samorządzie zagwarantujemy przepis stanowiący, że samorządom nie mogą być zlecane zadania bez ich 100% finansowania z budżetu. Zmienimy także ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zapewnimy zwrot VAT-u za inwestycje do samorządów, tak żeby pobudzić działalność inwestycyjną. Wprowadzimy także Narodowy Program Rozwoju Oświaty. Ustawowo zagwarantujemy nauczanie historii, religii i języka polskiego. Wprowadzimy także program ochrony i rozwoju małych szkół wiejskich. Szkoły na wsi to nie tylko miejsca, w których dzieci pobierają naukę, ale także miejsca kultury, miejsca spotkań lokalnych społeczności. Ustawowo zagwarantujemy pluralizm mediów i będziemy wspierać media publiczne. Telewizja Polska za rok 2011 zanotowała blisko 100 milionów złotych strat. Te straty za rok 2012 prawdopodobnie podwoją się. Już mówi się o likwidacji mediów publicznych, o sprzedaży poszczególnych kanałów telewizyjnych czy też kanałów radiowych. Jeśli już jesteśmy przy likwidacji, to Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za likwidacją gabinetów politycznych. I taki projekt złożyliśmy już w poprzedniej kadencji, on nie został przyjęty, złożyliśmy także w tej kadencji. Wprowadzimy także pakiet demokratyczny. Chodzi o to, żeby projekty obywatelskie, które zostały wsparte przez ponad 100 tysięcy obywateli naszego kraju, nie były odrzucane w pierwszym czytaniu, żeby parlament zajmował się sprawami podniesionymi przez obywateli. Dziś arogancja władzy posuwa się tak daleko, że parlament został przekształcony w maszynkę do głosowania. I w końcu infrastruktura, niewykorzystane fundusze unijne, wypadki na kolei, cały szereg ciąg wypadków, począwszy od katastrofy w marcu tego roku, poprzez wypadki, incydenty, chociażby wczoraj wykolejenie się pociągu w Zebrzydowicach, w ostatnią niedzielę wypadek w Ostrowie Wielkopolskim, a tydzień temu, dokładnie tydzień temu, zderzenie pociągów w Warszawie. Widać chaos na kolei, widać niekompetencje tych, którzy zarządzają koleją. To ludzie, którzy nie powinni wykonywać swoich obowiązków. Prawo i Sprawiedliwość zapewni, że szansa, jaką są fundusze unijne dla naszego kraju, zostanie wykorzystana. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.